Jak widzieliście pewnie na grupie, Pitbike Rider niestety, ale uszkodził sobie błotnik przedni, klapacz. Niestety się łamał. No i wymaga teoretycznie zakupu nowego. No ale my jesteśmy Polakami i lubimy oszczędzać na wszystkim, więc spróbuję pospawać ten plastik. Już nieraz się wypowiadałem na ten temat, że można to naprawić lutownicą opornicową. O, ja taką mam. Taką lutownicą. Chociaż ta moja nie jest za dobra, bo nie ma regulacji temperatury. Te droższe mają taką regulację i one są lepiej się do tego nadają. Bo plastiku nie wolno przegrzewać za bardzo. Ale też do tego specjalnie z roboty sobie poprzynosiłem snorkle, to są filtry oleju, te wstępne, a głównie chodzi mi o tą siateczkę, bo ją wtopię w plastik, żeby wzmocnić, nie? Wada tego plastiku, co ma Pitbike Rider, jest taka, że on ma pełno wzmocnień. Po prostu ma pełno wzmocnień, no i właśnie przez te wzmocnienia plastik się nie poddawał, no i pęknął. Po prostu. Coś musiało opuścić, nie? W RC-ku ten plastik nie ma żadnych wzmocnień, po prostu jest odlany, tak? No i on się wygina we wszystkie strony i poddaje się, a ten plastik jest strasznie sztywny i przez to właśnie pęka. No i jeszcze drugim winowajcą, można tak powiedzieć, była właśnie temperatura ujemna, jak my latali na torze. Więc była niska temperatura, no i plastik zimny też łatwiej pęka, nie? Dobra, spróbujemy to pospawać. No dobra, nie mam gdzie to nagrać, więc będzie bez głosu z podkładem muzycznym, no ale trudno. Dobra, co nam będzie potrzeba? Jakaś przedłużka? Ja tu mam przedłużkę z wyłącznikiem. No bo jakby mi się nagrzeje, dość ostro lutownica, to sobie nie będę musiał co chwilę wypinać z gniazdka, tylko sobie po prostu włączę albo wyłączę na przedłużce. Dobra, ta siateczka, co miałem mówić wczoraj, tu jest taka ta przeciwogniowa, co jest oryginalnie w gaźniku od nowości, ale ona jest trochę za cienka, za małe są tutaj oczka, więc stosuję to, co mówiłem wam wcześniej właśnie ze snorkla. Filtra olejowego. Tak to wygląda. Nie wiem, czy będziecie widzieć, musiałbym na podglądzie zobaczyć. Ale to się idzie takimi, no nie wiem. Po prostu tak po skosie trzeba podwijać ten plastik i po prostu zlewać ze sobą, nie? No i potem na końcu jeszcze to trzeba przejechać, przerównać i tak w miarę to wychodzi. Muszę robić takie jakby ząbki. Podwijać ten plastik po skosie pod kątem 45 stopni. Próbuję to wyłamać. Zapierona. Zapierona, teraz nie wyrwę tego. Wierzcie mi, że z całej siły to ciągnę, nie? Tutaj zespawam te dwa elementy tą samą metodą, lecz
dla wzmocnienia w topie takie siateczki. Po prostu takie paski zrobię w topie. Może nie będą aż takie długie, ale ogólnie w topie tę siateczkę w plastik, żeby wzmocnić te spawy, nie? Od zewnętrznej strony, jak i od wewnętrznej strony plastika, też plastiku też w topie tą siateczkę, nie? No dobra, to przyspieszamy tempo. Słuchajcie muzyczki dalej, a ja jadę z tematem. No i już plastik się trzyma. Jest. No, trochę bardzo przykro, ale już jest w miarę mocny. A jest tylko w trzech miejscach chwycony lekko. No i dobra, z jednej strony jest zrobione, jest to naprawdę, naprawdę mocne. Naprawdę mocny jest teraz ten plastik, ale on jest zespawany tylko i wyłącznie od jednej strony. Jeszcze mi zostało to samo powtórzenie tej samej operacji od wewnętrznej, tu gdzie dam radę ogólnie dojść, bo nie dam rady dojść wszędzie, bo są te wzmocnienia tutaj. Więc przez to nie dojdę wszędzie, ale postaram się. Dobra, teraz wtopimy w plastik te wzmocnienia. Takie siateczki po wzmocnienia powtapiamy tutaj, żeby to ogólnie było mocniejsze. I zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Powiem wam tak, połączenie jest bardzo mocne, ale ta siatka strasznie brudzi ogólnie wygląd. Tego niby nie będzie widać, bo to będą lagi. Z tej strony przychodzić tego nie będzie widać, ale troszeczkę to brzydko wygląda, niestety, nie ukrywajmy. Uj, spróbuję jeszcze z drugiej strony to samo zrobić. No i dobra, pomatane, nieładnie to wygląda,
Nie jestem zadowolony. Ale pospawane. Domowym jest sposobem. Domowym sposobem. Połatane. Jest naprawdę, naprawdę mocne. Naprawdę teraz mocne jest połączenie. Tu się widać, że plastik się wymienia. Mocno naprawdę ściskam i nie puści. No, czyli jest, byłoby. No i dobra, połatane. I czas na montaż. Plastik pospawany, będzie chyba, mam nadzieję, lepsze światło niż w domu, bo jak oglądałem, to trochę chujowo to się nagrało. Tak to wygląda. Nie wygląda to najlepiej, widać jeszcze przebitkę. Trochę takiego czarnego. Tutaj tak samo, no wiem, nie jest to ładnie, robiłem to pierwszy raz na taką wielką skalę. O, to całkowicie to widać, takie przebicie te siatki. Nie utopiłem jej za dobrze. Od spodu też takie nie najlepiej. Ważne, że trzyma. To jest taki pierwszy spawany błotnik mój. A tak to takie drobiazgi robiłem. Testowałem to. Tu jest spawany ten uchwyt, co się urąbał. Na trzecią śrubę, bo wyrwało tak samo. Ja nie zauważyłem tego wcześniej. Jest spawnięte. Oj, sorki. No i mam nadzieję, że to będzie trzymać. Jaki to błąd popełniłem? Oczywiście nie pomyślałem, no niestety. Oj. Niestety nie pomyślałem. Te wzmocnienia powinienem spawywać od wewnątrz. Tutaj choćby nawet to uciąć, to dziadostwo. O to mi chodzi. Żeby to uciąć i wspawać te wzmocnienia od spodu. No ale pomyślałem za późno. Tak samo tutaj mogę wzmocnienie spawać od wewnątrz. I wtedy nie byłoby tak szkaradnie to wyglądało, ale to było pierwszy raz robione i wy będziecie wiedzieć, że u siebie takiego czegoś nie zrobić. No i też nie robiłem tego nie wiadomo jak dokładnie, bo to jest takie bardziej testowe, nie? Pojedziemy na tor, jak będzie w miarę pogoda, jeszcze potestować pitbike Redera motor, jak poprzerabiam, ustawię ten gaźnik, jak części przejdą, to wtedy będzie właśnie też test pewnie tego błotnika przy glebach, nie? Czy to będzie w ogóle się trzymać. Mojego muszę umyć, wiem, dużo z was właśnie już mnie męczy o to, żeby nagrać ten odcinek z tymi LEDami, jak ja mam je zamontowane, no ale właśnie chcę ten motor umyć, ale czasami na razie są takie temperatury, że no nie chcę myć na takich niskich temperaturach, bo zepsuje mi się karczer albo wąż mi się zatka od ogólnie ogrodowy, nie? Na takich temperaturach za bardzo nie chcę myć, wiecie, no. Będzie taka w miarę pogoda, w sobotę sobie może wolne wezmę, to ponagrywam coś dla was, parę jeszcze jakichś odcinków. Może się uda mi motor umyć, to nagram dla was właśnie też z tymi LEDami, jak je mam zamontowane w moim motocyklu. Dobra, montujemy ten błotniczek. Montujemy ten błotniczek i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy będzie tak strasznie szkaradnie wszystko widać, czy może lagi to trochę przykryją i nie będzie tego tak widać. Zobaczymy. No i błotnik zamontowany. Motorek wrócił do swojej dawnej świetności. Oczywiście, no, trochę te wzmocnienia będzie widać. No niestety, ale trudno. Błotnik będzie cały. Jest cały, nie pęka. Dobra, czyli jest na razie podratowane. Jakby co mówię, że to, że łatałem ten plastik, to nie znaczy, że Pitbike Rider jest biedny, że go nie stać na nowy plastik. Tylko ogólnie, no, ja mu powiedziałem, że spróbuję mu to połatać, że zrobię jakiś odcinek z tego i dlatego właśnie jest tak, a nie inaczej. No i tyle w temacie. Nie zapomnijcie też wpadnąć na grupę na Facebooku, oczywiście link jest w opisie, tak samo jak i link do kanału Pitbike Ridera, jakbyście chcieli go odwiedzić. No i co dalej?
To ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku, więc na razie, trzymajcie się, hej!